Na zaufanie nie jest im łatwo pracować, ale wygląda na to, że choć wszyscy patrzą im na ręce i głośno komentują nawet najmniejsze wpadki i potknięcia, złotowskiej policji udało się wyrobić pozytywny wizerunek wśród obywateli. Wystarczy, że ich młodzież zobaczy. Nie muszą interweniować, nie tego, ale wystarczy, że zobaczy i się uspokajają. Jest porządek, jest spokój na mieście, to chyba dobrze pracują. Jestem zadowolony, można powiedzieć, z pracy policji. Zadowolony jest też komendant wojewódzki, który wczoraj podsumował ubiegłoroczną pracę funkcjonariuszy ze Złotowa. Są jednak obszary wymagające większego nakładu pracy. Ruch drogowy. Tutaj musimy wzmożyć swoją czujność, ponieważ obywatele muszą czuć się bezpiecznie, poruszając się po drogach tutaj powiatu złotowskiego. Także myślę, że pani komendant zdaje sobie tutaj dokładnie sprawę, że musimy poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bo troszeczkę szwankuje. Jest to związane z położeniem powiatu, przez który w okresie letnim przejeżdża bardzo dużo aut w kierunku morza, twierdzi nowa komendant złotowskiej jednostki. Dodaje jednak, że roczna odprawa policji to także okazja do tego, aby wymienić się poglądami z samorządowcami. I tu padła sugestia wójta gminy Złotów. On, choć chwali współpracę, to jednocześnie poskarżył się, że funkcjonariusze nie mają czym dojechać na interwencję w terenie. Przydałby im się samochód terenowy. I taki właśnie obiecał gość z Poznania. Terenówka na dniach trafi do Złotowa. Zostanie tutaj w powiatówce, natomiast na pewno będzie wykorzystywana na tereny przede wszystkim wiejskie. Jak zaprosimy Państwa na przekazanie tych samochodów, jak zobaczycie Państwo, jakie to jest auto, jakie posiada gabaryty, to zorientujecie się, że tylko i wyłącznie będzie mógł on służyć w terenach wiejskich. Przypomnijmy, Beata Różniak-Krzeszewska objęła stanowisko komendanta złotowskiej policji w grudniu ubiegłego roku. Wcześniej tę funkcję przez 2 lata pełnił Waldemar Wilczewski.